No cześć, z tej strony Dediax i dzisiaj, jak widzicie, wsiadam do bralki. Czyli będę balował? Nie będę balował. Będę Belę zwoził do Obory, tak wam powiem. A chciałem, bo muszę rynówkę przejechać za Oborę. Więc mówię, a nagrywam, jak już będę jechał. A co mnie szkodzi, tak? A co mnie szkodzi przejazd, nagrać kawałek? No zobaczycie mniej więcej, jak to trzeba przychodzić. Belki tam, co drugi, co trzeci dzień, jak teraz samo jałowiznę się karmi tymi belkami. Nie chcę za głośno, żeby wam tu było. Tak, o ile tu zrobię za ten belek? 55. Ja skończyłem na chyba 26, jeśli dobrze pamiętam. I później no musiałem jechać i no to zrobi połowę jeszcze, nawet lepszą. No bo ja to miałem takie przerwy, bo on nie nadążył zagrabiać, tak jak widzicie w zeszłym roku, a jeszcze miał tego trochę pola. A to chyba zrobi później jeszcze sobie, bo 125 widzę jest te. Albo komuś. To wiem, temu panowi robił. Innemu jeszcze wyrabiał, bum. Bo oni chcieli właśnie te 130 też. Dlatego właśnie zmienił na 130. Zobaczymy, czy to jakoś działa, tylko kombinerkami raz trzeba sprawdzić. No i jedziemy. Muszę tak stanąć belarką, żeby można było ją odczepić. Ponieważ pęd już jest w trakcie wymieniania. Czego, to ja jeszcze wam powiem w oddzielnym vlogu, więc, ale powiem wam, że już jest dobrze. Część dostałem od ręki, na szczęście, więc jest dobrze, tak, nie trzeba czekać na części, bo od razu były, bez żadnych problemów. Tylko trzeba było zajechać do sklepu, odebrać je, zapłacić i gotowe. Dobra, zostawiamy na biegu, trzeba zostawić, bo ręcznie nie działa. Dobra, gaszony. Teraz idziemy wsadzać belki, wstawiać belki. I zamknę. Weźmiemy teraz zatorka, belki, siana, zawieźć ze dwie. Pieniek ostatnio do poczepy, ja przyczepy sobie wziąłem, bo sam sobie musi nie da podczepiać przyczepy i wziąłem, żeby sobie podczepiać. Ojej, idzie po belki z sianem, idzie pryzma, siano kiszonki się kisi, tak? No się kisi, opony wszędzie narzucane, ale był problem to narzucić wszystko. Belki.
kamerę weźmiemy inaczej, bo dach to zaraz wypadnie zapewne. Widzicie, u nas to małą szlunkę bierzemy na belki, bo po co nam aż tak dużo? Bo tu i tak właśnie, gdybyśmy mieli widły, trzeba było więcej sznurkę, żeby się nie rozwalały. A tak to mało sznurkę się walimy, chyba nie wiem czy nie na trójce, czy na czwórce, nawet nie. I wtedy widzicie, o, bierzemy chwytakiem, tak, a pewnie się nie rozwalą, bo to, bo gdy wsadzasz w środek, to wtedy się widły to się wtedy rozwalają, bo sznurek mało jest. Zobaczcie, bardzo mało sznurka, aby tylko zwieść i się trzymały, o. To to jeszcze słoma tamtoroczna, całkiem sporo nam zostało, jak widzicie. Więc dlatego tak mało, dlatego zbieramy chwytakiem belę, bo mało sznurka po prostu owijamy. No właśnie. I będziemy jechać z belką. No bory, może tyłem podjadę. Czobora nie zamknęła się przez wiatr. Widzicie już belkę tylko. Postawimy. I jedziemy po następny. Idziemy po następny, bo ten widzicie, całe kiszonki belka są, ale to nie nasze. Koleś robi. Przepraszam, jednemu takiemu belowałem i powiedział, żeby, bo on nie ma gdzie trzymać i żeby wziąć, zawieźć do siebie i owinąć i on zapłaci. O Jezu, dla niego belki, a my musimy je trzymać, też to trochę do dupy, tak? O, tak powiem, że nie nasze belki, a on nasz są, tak? Te przytrzymujemy. Oj. Ja tym się na to nie zgodził, a tata się zgodził. Świetnie. Dobra, jego sprawa. Ja bym się nie zgodził na takie coś. Weźmiemy je od razu. Tak, tamto bym wziął, ale znowu bym musiał na ziemię postawiać i ją przekręcać. A tak to już od razu mamy. Tu rewerb by się ten przydał, nawet jeśli ten, jak, co w renówce jest. Nawet on, to byłby dobrze. To tak nie psułyby się biegi, tak? Wajchy i tak dalej, sprzęgło. Dalej to będzie postawiły paszowóz, to teraz ten odpoczynek. Po Boże, mało co jest, a ja owiśnie dajemy siano. To co jest na bieżąco, tak, zaktywowane. Wolę to tam tyłem jechać. Widzicie, następną pertę drugą wkładamy, tylko jak nie do gości to mniej więcej postawić. Może ci za daleko. Trochę cofniemy, żeby tu dobrze było dawać. Cytorkiem. To już będzie koniec tego vloga. Mam nadzieję, że się podobał taki krótki vlog z codziennych obowiązków. To na tyle chyba, tak? Niedługo będzie vlog z tego, co się stało z fencikiem, co robimy i tak dalej. Nagram może w trakcie remontu za chwilę, ale to też zaraz obrządek właśnie mam, to nie bardzo mi pasuje. Niedługo też czekajcie na vlogi, jak tylko będzie lepsza pogoda, bo deszcz pada, to roboty też nie ma, tak?
No i dobrze, trochę odpoczynku będzie. Dobra, żebyś nie przedłużać. Mam nadzieję, że piszcie, jeśli chcecie takich więcej takich krótkich z zadania B czy coś takiego. Będę się z wami żegnał. To już będę się z wami żegnał. Żeby już nie przedłużać. Pozdrawiam Cezarego, wszystkich kolegów koleżanki. Kamila Kasprzegowego, Kaspra, moje dziewczynę, wszystkich snapujących i niesnapujących. No to na razie. Cześć.